Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię szachową z turnieju St. Louis w USA, gdzie gra m.in. Dariusz Świercz, który reprezentuje teraz już Stany Zjednoczone, arcymistrz, ale zajmiemy się partią Rapporta Richarda z Peterem Schwindlerem. Bardzo ciekawy zawodnik ten Rapport Richard, z tego względu, że gra w szachy niekonwencjonalnie. On wychodzi poza schematy debiutowe. Moi drodzy, bardzo jego gra się może podobać. Zwykle ta jego gra jest nieco niepoprawna. Grał nawet bardzo ciekawą partię z Magnusem Carlsenem, którą przeanalizowałem na moim kanale już kilka miesięcy temu. Na pewno podam to w sugerowanych filmach. No zapraszam serdecznie na naprawdę niezły festiwal tutaj na szachownicy. Posunięcie G3, tym ruchem się partia rozpoczęła. No tutaj właśnie panowie rozegrali ze sobą już kilka partii i tutaj właśnie też trzeba zaznaczyć, że Richard Rapport nieźle sobie radzi z Peterem Schwindlerem. No ale D5, normalne posunięcie, skoczek F3, zmiana kolejności posunięć, to już nie pozwala zagrać od razu E5, skoczek D7. Takie na początku można powiedzieć, wydaje się dziwne posunięcie, gdyż skoczek zasłania gońca, ale tu jest konkretny plan, zaraz sobie powiemy jaki. Po ruchu D4 widzimy arcylogikę ze strony białych, z tego względu, że skoczek tutaj nie ma szans wejść przez C5 czy przez E5. Oczywiście tam skoczek generalnie nie grywa, ale to jest takie blokowanie tego skoczka i dlatego też skoczek zagrywa na B6. Wydaje się naprawdę dziwnym ruchem, z tego względu, że tu skoczki no nie czują się zbyt dobrze tak naprawdę. No ale logika podpowiada, że goniec wychodzi na aktywną pozycję, ale też zwykle skoczek pomaga tutaj w obronie takiego zagrania w przyszłości C4. Jak reagują białe? No, Rapport nie byłby słabą, jakby nie zagrał takiego ruchu A4, aczkolwiek ten ruch jest jak najbardziej prawidłowy, słuszny, z tego względu, że jak stoi figura właśnie na linii B w tym momencie, no to zwykle pionem bandowym się taką figurę przepędza. A5 ze strony tutaj czarnych i skoczek C3. Mnie ten ruch zaskakuje poniekąd, gdyż zwykle taki skoczek może się czuć lepiej na polu D2 z zamiarem zagrania właśnie posunięcia C4. No ale skoczek C3, zobaczcie, to tak jakby grały osoby tutaj początkujące, oczywiście bez urazy żadnej, ale arcymistrz próbuje schodzić z różnych tutaj ścieżek, co mi się niezwykle podoba, gra taka właśnie na logikę. Skoczek F6 ze strony Rosjanina, goniec G2 domek, goniec F5. I od razu widać zamiary tutaj białych. Białe grają skoczek H4. Od razu chcą tego gońca atakować. I to jest fajne. Jest akcja, jest reakcja, bo zwykły, powiedzmy, śmiertelnik szachowy tutaj by na pewno zrobił roszadę, wyprowadził zaraz gońca i myślał, co dalej, prawda? No ale tu jest od razu akcja, bardzo ciekawe posunięcie. Atakujemy gońca. No i ten goniec raczej nie chce wracać na pole D7. Na pole G6 to zostanie też zbite i białe zostają z parą gońców, gdzie tutaj już od razu strzelamy, planujemy w przyszłości E4. Dobra, zobaczmy, co było dalej. Po ruchu E6 białe od razu zbiły i jest wybicie. Niech nas to nie zmyli, że te pionki tutaj są zdwojone. Powiedzmy w ten sposób, tutaj czarne też nie mają złej gry, z tego względu, że ten skoczek czasami ma wejście na pole E4 i tu wszystko działa. Bardzo strategicznie to dobrze też wygląda ze strony czarnych, z mojego punktu widzenia, dlatego, że pionki stojące na białych polach i za chwilę taki ruch C6, no chce się zagrać generalnie, ja bym tak planował i ten goniec między tymi pionami już fajnie się komponuje. Hetman D3 i widzimy takie posunięcie znowu, no może nie nowe, ale dziwaczne z jednej strony, no bo hetman idzie do centrum, tak po prostu chce atakować sobie tutaj piona. Ok, dlatego też czarne grają hetmanem na D7. W tym momencie następuje roszada, goniec B4. Widzimy, że ten goniec ma chrapkę na skoczka, a w konsekwencji jest tutaj możliwość zbicia tego piona na A4. I co robią teraz białe? I teraz jestem ciekawy, czy zgadniecie tak po prostu ruch białych. Nawet nie myśląc tutaj logicznie, wiem, że to źle brzmi, ale spróbujmy znaleźć posunięcie białych. Można sobie zatrzymać materiał. Rapport Richard zagrywa, moi drodzy. Myślę, że większość osób nie zgadła tego posunięcia. Skoczek D1. I okazuje się, że ten ruch jest naprawdę ciekawy. Wycofanie figury, ale skoczek, jak już dobrze wiemy, fajnie się czasem odbija i on może sobie zagrać na E3 z atakiem tutaj na pionka F5.
Tylko pytanie, co się stanie, jak skoczek zbije na A4 piona za darmo? No właśnie, na to pytanie trzeba sobie odpowiedzieć. Arcymistrz szachowy, jak oddaje takiego piona bandowego, to z reguły nie jest dobrym wzięciem tego piona. Co mogłoby nastąpić? Mianowicie skoczek mógłby zagrać na E3. Atakujemy piona, więc G6 jest raczej wymuszone i C4. Widzimy teraz, że skoczek z B6 już nie kontroluje tego pola C4, więc białe to wykorzystują w bezpośredni sposób. Raczej wybicie jest tutaj obowiązkiem, no bo jak nastąpi na przykład roszada, no to zawsze możemy tego pionka po prostu wybić skoczkiem lub pionem. Więc załóżmy, że będzie wybicie, czyli czarne tutaj chcą zachować piona. Po wybiciu są piekielne groźby, z tego względu, że grozi odbicie piona z fajną grą, ze świetnym gońcem, no ale na przykład po wieża B8, gdzie się tutaj czarne mogłyby zapędzić w obronę tego piona, no to następuje skoczek E5 i hetman nie ma jak bronić skoczka na A4. No ale to jest taki jeden z przykładów prostszych, jakie konsekwencje mogłyby tutaj nastąpić. Otóż, moi drodzy, skoczek nie zbił na A4. Tutaj czarne zrobiły roszadę i mimo wszystko białe grają swój konsekwentny plan. Posunięcie F3. Widzimy, o co chodzi. Ten pionek chce zagrać na E4, a skoczek znajduje dobre miejsce również na polu F2. Wieża z F na E8, skoczek na F2 konsekwentnie i hetman zagrywa na E6. No, Swidler tutaj próbuje zatrzymać ten ruch E4, ale znowu się zastanówmy, czy nie można zbić teraz tego pionka. Otóż okazuje się, że również jest to błędem, z tego względu, że od razu białe grają E4, no i bardzo nieprzyjemna groźba, na przykład ruch E5. Załóżmy, że tu wszystko pójdzie wybite do końca. I na samym końcu, bo w zasadzie tak by trzeba było chyba grać czarnymi, na samym końcu widzimy atak na H7, atak na B7. Białe odzyskują piona z parą gońców, z otwartą pozycją. C3 zaraz można wzmocnić. Białym nic nie grozi, tutaj goniec za chwilę gra. Generalnie goniec, który jeszcze nie wyszedł, a w otwartej diagonali, on już gra. Warto o tym wiedzieć. W partii jednak po hetman E6 goniec zagrał na G5. Logika bardzo ładnie. Tutaj chcemy wybić skoczka z planem E4. No, widzimy, że białe robią wszystko, żeby ten ruch zagrać. Wiadomo, że tutaj grozi takie wybicie na E2, aczkolwiek białe, no widzimy, że robią to z premedytacją, bo jeżeli hetman by wybił, no to myślę, że bicie tutaj gońcem na F6 spowoduje trojaczki i bardzo łatwą grę ze strony białych. Tak mi się wydaje, ja tego ruchu już za mocno nie analizowałem, dla chętnych zapraszam. Skoczek z kolei zagrał teraz na C4. Oczywiście nie rozpatrujemy tutaj, no teraz zresztą bić nie można, więc skoczek broni się, przepraszam, pionek broni tutaj, wieża broni piona. Skoczek, nieważne, tutaj skoczek zagrywa teraz na C4 i widzimy, że ten skoczek ma już dobrą placówkę na polu E3, na polu D2 i tak dalej. Jak grać? Otóż C3, no ruch, myślę, że teraz chce się taki ruch zagrać. Goniec zagrywa na F8 i wieża na E1. O co chodzi? Zobaczcie, że w tej sytuacji białe oddają pionka na B2. I czy to jest dobre dla białych? Odpowiedź brzmi nie. To nie jest dobre dla białych. To jest dobre dla czarnych. Czarne biją tego pionka. Tak po prostu. Hetman na C2, skoczek wraca. Okazuje się, że skoczek jest świetną figurą i to czarne w tej sytuacji mają lepszą pozycję. Jest pionek więcej, nic im nie grozi, jest dobrze, ale białe, jak to tutaj raport zwykle gra w szachy, idzie konsekwentnie swoim planem. E4 ze strony białych, następuje H6, goniec wybija skoczka, hetman wybija, no i posunięcie E5. Taki był plan białych. Zobaczcie, że zamknięcie linii, ale pionki zostają na białych polach. Hetman zagrywa na E6, posunięcie F4. Jak ocenić tę pozycję? Generalnie pozycja dla czarnych jest lepsza. Zdecydowanie tutaj silniki się zgadzają, bo liczą też piona więcej. Tylko że trzeba uważać na jeden taki ludzki aspekt. Plan białych jest prosty do ataku. H3, G4, wybić, goniec H3. Król H1, wieża G1, atak na króla i tak dalej. Albo generalnie ten marsz pionów tutaj no jest groźnym.
groźnym planem. H5 ze strony czarnych. Można by było w zasadzie tutaj spróbować czarnymi zagrać od razu ruch C5, który walczy o centrum i stara się kontratakować. No czarne mogły w ten sposób grać, bo wybicie, wieża C8, wolna linia, jakieś groźby się na pewno pojawiają, hetman B6 i tak dalej. No ale jest H5, jest H3, jest G6, no jest G4. Nie ma na co czekać. Tutaj nie ma czasu na takie ruchy jak goniec F3 i podparcie ruchu G4. Tutaj trzeba grać dosyć szybko i dynamicznie. Po tym posunięciu czarne wybiły, białe wybiły, pionek wybił, hetman D1. Zobaczcie, że tak naprawdę w tej sytuacji białe grają dosyć proste posunięcia. Chcemy zbić pionka. Jest G3, no to skoczek G4 i już są groźby. Goniec zagrywa na G7 i goniec na H3. Są groźby. Po raz kolejny są groźby, więc hetman ucieka na B6. No i teraz widzimy, że szkoda, że nie ma tego ruchu C5, bo już tu hetman mógłby podważać to pole. No ale białe grają teraz w tym momencie hetman D3. No jest bardzo logicznym posunięciem. Raz, że możemy wybić w pewnym momencie pionka, a dwa, że F5 grozi. C5 zostało w końcu zagrane. Tutaj wieża wtrąciła się na B1, atakując hetmana. Hetman C7. I teraz, znaczy o co w ogóle chodziło z tym posunięciem, bo czasami jest tak, że w pewnych wariantach, wyobraźmy sobie, że jak tutaj będzie wybicie, tu będzie wybicie, to w pewnych wariantach po ruchu F5 jest odbicie skoczkiem tutaj na E5 pionka, gdyż tu jest związanie. Dlatego też pewnie wieża B1, tak przypuszczam. Hetman C7, F5 nastąpiło, wieża A6, no trzeba bronić. Lecz ten ruch już no za dobrym nie jest, gdyż jest posunięcie. Uwaga, jak grać w ogóle? Jak byście grali w tej pozycji? Bo niby atakować jest łatwiej, ale też trzeba tę sztukę opanować. To jest dobry przykład. Posunięcie F6. No i w tym momencie tutaj się robią ogromne problemy. Plan białych jest prosty. Dotrzeć skoczkiem na H6, a finalnie hetmanem tam na H6 trzeba dojść i próbować dać mata na G7. Jak zagrały czarne? No czarne zagrały już bicie na D4. I ten ruch już jest przygrywający, aczkolwiek białe tego nie wykorzystały, gdyż można było wybić po prostu gońca. Myślę, że prosty układ. Po wybiciu na C3 następuje bardzo ciekawa kombinacja. Można sobie zatrzymać materiał i zobaczyć co i jak. Otóż białe by mogły zagrać skoczkiem na H6. No, król H7 wydaje się dobrym ruchem, ale jest dorobienie hetmana i na końcu jest wieża F7 ze zdobyciem tutaj najlepszej figury czarnych. No tak nie poszło, ale też można powiedzieć, że białe kontrolują sytuację. Raport Richard po prostu wybił na D4, goniec zagrał na F8 i hetman na G3. Skoczek D2 z kolei widzimy widełki na jedną wieżę, na wieżę drugą. Lecz białe się tu w ogóle nie przejmują, gdyż jedyne ruchy, jakie trzeba tutaj zagrać, żeby wygrać tę pozycję, to jest hetman H4. Skoczek zagrał jednak na E4 z opcją zdobycia tutaj tego pionka. Tutaj tak naprawdę wzięcie jednej z wież nie daje niczego, bo nastąpi to samo co w partii, czyli skoczek na H6. No wybić trzeba, król odejdzie tutaj, no to jest masakra, nie ma co zbierać, więc wybić trzeba, hetman wybija. I grozi, a się zapędziłem strzałkami, grozi mat na G7. Jak grać? No tylko wybić właśnie na F6. Pionek wybija. No i tak naprawdę widzimy, że tutaj wieża teoretycznie no może zbić na F6, ale to jest oddanie figury. Hetman dał szacha na G3, goniec G2. I w tym momencie czarne się poddały. No słusznie, bo nie ma co grać, jest figura więcej, a mat grozi. No można by było oczywiście zagrać hetman E3, co by wiązało się z wymianą hetmanów, ale figura więcej to figura więcej. Moi drodzy, polecam analizować partię raporta Richarda. Bardzo ciekawy arcymistrz. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć.